Szanowni Państwo, gdybyśmy mieli wymienić kilka rzeczy, które mają wpływ na sukces sprzedaży, to z pewnością przychodzą do głowy takie rzeczy jak motywacja, jasno stawiane cele, jakość zarządzania czy przywództwa w dziale sprzedaży. Jednak każdy, kto pracuje w organizacji, bardzo dobrze wie, że nie tylko od tego zależy sukces, ponieważ sukces dzisiaj zależy w bardzo dużym stopniu od otoczenia działu sprzedaży, od tego, jaki wpływ na sprzedaż mają inne departamenty w organizacji. 22 maja 2017 roku rozpoczyna się Kongres Sprzedaż, a drugi dzień kongresu, czyli 23 maja, będzie poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Jednym z zaproszonych gości jest pan Łukasz Kosuniak z firmy Samsung, szef marketingu B2B, który opowie, no właśnie, panie Łukaszu, o czym pan będzie mówił? Opowiem o tym, po co sprzedaży marketing. Wiedzą państwo, że zdecydowana większość wszystkich sprzedaży B2B zaczyna się w internecie, w wyszukiwarce. Klienci mają dostęp do ogromnej ilości informacji, często poszukują naszych produktów bez informowania nas o tym. Dlatego tak ważne jest to, żeby sprzedaż i marketing działały razem. Powiem o tym, co daje marketing sprzedaży i jak rozliczać marketerów, ale też i o tym, jak przygotować sprzedawców do tego, żeby skutecznie i w sposób synergiczny działali razem ze sprzedawcami, bo na końcu chodzi o to, żeby klient kupił i wrócił po więcej. I kupił jeszcze raz. Proszę Państwa, pan Łukasz w dużym skrócie opowie o tym, w jaki sposób mądry dział sprzedaży powinien mądrze wymagać od mądrego i efektywnego działu marketingu. 23 maja 2017 roku zapraszamy na wystąpienie pana Łukasza Kosuniaka z firmy Samsung.